Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 3. Spory bagaż duszyczek i sporo drogi przed nami, przynajmniej tak to wygląda. Nie, dobra, tam podniosłem wszystkie przedmioty, ale właśnie, mam jeszcze jeden, który wypadałoby podnieść, plus jeszcze fragment Estusa, który można by było wykorzystać w kaplicy zjednoczenia. Kurde, dobra, ale weźmiemy to, żar! Czy to było tego warte? Niekoniecznie w ten sposób, ale dobra. Ja już podniosłem to, cóż. Ej, to jest jakieś też kolejne przejście? Nie, dobra, dobra, tam już byłem. Jak on mnie sięgnął? Co za menda, ale tam jest jeszcze jeden przedmiot, widzę. Dobra, szybko. Łyczek Estusa na polepszenie nastroju. I... no kurde, sięgnął. Odłamię tytanitu. O, jeszcze jeden i ulepszymy Uchigatana i wtedy już obowiązkowo polecimy do... o kurde. Nie miałem zamiaru tutaj wchodzić. Wtedy polecimy obowiązkowo do Kobliczki Zjednoczenia. Dobra, nie idzie ich zamknąć. Aha. Dobra, dużo... no nie no, w sumie czemu miałbym po prostu ich nie ściąć. Dobra. Długie giry. I lokon, no wszystko wiadomo. Wszystko wiem. Chyba, że... nie, myślałem, że może pogadać. Nie, nie, nie. Ej, ja totalnie nie wiedziałem, że to czymś rzuca. O cholera, no to teraz trzeba być naprawdę ostrożnym. Ej. Spokojnie. Nie, dobra, nawet nie spokojnie. O kurde, jeszcze mało zabieram. Przez chwilę mało zabierałem. I co? 8 duszyczek za tego stwora? Nie, to wiecie co? Nie. W jakimkolwiek dowolnym starciu z nimi ja nie będę się po prostu z nimi bawił. Ej. Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Ej, jakim... aha, no dobra. No to teraz wychodzi na to, że po prostu nie mogę się powstrzymać, bo... one czasami coś mają, a tam naprawdę na nim nie było nic widać. A więc spokojnie, taki delikatny trening. Przed takimi normalnymi przeciwnikami, ale może ci właśnie jeszcze jeden kryć. Hop. Wojownik Słońca plus... O. Wypij zupę ze Estusa. Nie, to może jeszcze nie jest ten moment. Ej, tu coś wyskoczyło przez chwilę. Przed chwilą. Jak pewnie słyszycie, staram się niczym w Dumie albo w innych poprzednich częściach Dark Souls po prostu masać ścianę. Ale nie, dobra. Rozumiem, że to wcześniej byłoby zamknięte z tamtej strony. Teraz najgorsze jest to, że nie wiem dokładnie, gdzie jestem. Ale... nie, dobra. Łudziłem się, była delikatnie podświetlona. No nie, no ale... no właśnie, ten lokon ich zdradza. No i... dobra, ale czy teraz nie będę za blisko? No na szczęście nie. Ej, dobra, trzy takie cięcia jest po nim. A tu jestem, dobra. To już mniej więcej wiem. Ale zaraz chyba będzie konieczność właśnie wypicia zupy z Estusa. A nie, stop, ja po prostu jestem w tym miejscu. Tam wcale daleko jakoś nie spadłem. No ale krwawienie już by się przydało u niego. No ej, nie, serio, to już miało dawno być wyprowadzone pchnięcie. Więc nie wiem, czemu on tego nie zrobił. No, tak jak teraz. Kurczę, sierp po nim by się przydał. Ale nie wiem, czy to uzupełnia Estusa, czy uzupełnia zdrowie. Jeżeli zdrowie, to zmarnuje tą zupę. Ale z drugiej strony jeszcze nie jestem aż taki głodny. Nie, dobra, wypadałoby zobaczyć, gdzie tutaj tak właściwie będziemy teraz. Aha, po prostu tutaj. Wbiegam i pierwsze drzwi po prawej stronie, a tutaj... tych już się nie da otworzyć. A, bo blokuje jest to z ciał. Nie, serio, wyglądało na kupę kamieni po prostu. A to kupa ludzi. Nie, może... aha, no jeszcze ten. Ale na szczęście robotnicy padają w miarę szybko. To trzeba trafić. Nie, ale dobra, chciałem mieć tamten most. No patrz, nawet się nie przetrwałem w niego. Zacząłem go trafić stopą. Oni są tacy kiepscy, tacy słabi, a ja... mam z nimi problemy, no. O, cholera. No niedobrze właśnie. Niedobrze bardzo, że mam z nimi problemy, bo ostatni Estus. A tutaj dwóch przede mną, a do tego ten już atakuje. Tu sam jeszcze ktoś czymś rzuca, tylko nie wiem który. A ten tutaj, dobra, na szczęście długo nie będziemy go szukać. Dobra, takie wbicie zawsze działa. Jak się trafi.
Ale, no właśnie, teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie my tam właściwie idziemy? Dobra, mam sporo sztyletów. Niknąca dusza nie była tego warta. Ale ten upadek uratował mi życie, dobra, po zupę. Jeżeli kiedykolwiek był moment, żeby napić się zupy ze stusa, no to właśnie to jest ten moment. No tylko oni jeszcze rzucają sztyletami, więc pozwólcie, że zygzaczkiem delikatnie pocisnę. Ha! Ja w ten sposób po prostu nie mam szans, żeby mnie trafił. A zdrowia naprawdę niewiele. Co prawda pasek many w pełni, stop, to nie tutaj. O, ktoś spadł. Jak mi przykro. Ja dobra, faktycznie chcę tą zupę przetestować. A nie podejrzewam, że mi odreperuje status posiadania, jeżeli chodzi o butelki. Tylko po prostu moje zdrowie, nic więcej. No ale no, ej, muszę to po prostu sprawdzić. No, tak podejrzewałem. Czyli niezbyt dobrze, ale jednak nie tragicznie. Dobra, ciśniemy dalej. Nie wiem, kto i gdzie próbował atakować. A, ten jak najbardziej, wiadomy, ale... Wcześniej ktoś. Dobra, jednego wyeliminować. Podstawa walki z duetem. Skupić się najpierw na jednym. Kurde, no. Jeszcze w głowę. Jeżeli to wyjada tkankę, no to wyjadą mi tą najważniejszą. O. I jest. I teraz już po prostu musimy iść do kapliczki. Tylko, o, ja przypominam, że ja nie mam zdrowia w ogóle. Tak, ani trochę. O, bomb mam trochę więcej. Nie, ale dobra, to gdzieś było wcześniej. Ognisko. Szlak. Ej, nie pamiętam, czy tutaj wszedłem. O, ile tu wszedłem w ogóle? Czy tutaj coś znalazłem? Przydatnego. Jakieś ognisko? Ej, no, to jest chyba ta pierwsza lokacja zupełnie. Dobra, tak. Ognisko jest tu za rogiem. Tu. Dokładnie, dobra. Lecimy ulepszyć Uchigatanę. No, plus jeszcze level postaci chyba wpadnie. Dobra, widzimy się na miejscu w kapliczce. W samej kapliczce jeszcze też zaszło troszeczkę zmian. Pamiętacie pielgrzyma? No, gdzieś tutaj się kręci. Znaczy nie, tak właściwie siedzi w jednym miejscu, ale gdzieś tu jest. Nie. W pierwszej kolejności Uchigatana, chyba że jakaś inna broń. Nie, raczej nie. Raczej Uchigatana. Aha. Do plus 2. Skalowanie cały czas na C. Ale stabilność broni wzrasta jeszcze przy okazji, dobra. Uczymy z naszego podstawowego miecza lepszy. Wzmocnić butelkę fragmentem? Oczywiście, że tak. I teraz właśnie, przydzielenie, jak ma nastąpić. No, jest nieźle. Powiedzmy to leczenie, czy mi jest aż tak bardzo potrzebne? Czy może od razu 6 estusów? No. Nie, dobra. Jednego zawsze warto mieć w popielnej. Dobra, więc to chyba wszystko u niego. A teraz właśnie, gdzie należy szukać pielgrzyma? No, pewnikiem gdzieś tu się kręci, gdzieś tu rezyduje. Ale co, właśnie, jest jeszcze szara szur. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Znaczy, ważne, że nie ode mnie. Reszta w sumie nie interesuje. Kość Lorety. No mógłbym mu to dać, ale najpierw zobaczmy, co można u niego kupić. Ej, z utwardzonej skóry. No nie no, ale wtedy pożegnam się z levelem. Ale ej, maska złodzieja. Zamiast hełmu. No co pamiętam, ona jest naprawdę dobra, ale stop, czy ja tą trójkątną właśnie mam? Nie mam jeszcze jakąś bardziej specjalną po prostu, ale... Ej, okej. Nie, jeszcze bym kupił tą maskę. To wtedy bardzo możliwe, że... A nie, tu jeszcze mam duszyczki, dobra. Więc jakby co mogę. Jak najbardziej, dobra, sprzedajmy mu tą i tą małą, niknącą. I kupmy. Ale właśnie, czy jakieś bronie jeszcze? Długi miecz, miecz półtora ręczny, buława, włócznia? O, to ciekawe, skierowanie ze zręcznością C. Kurde. Duży zasięg i same pchnięcia praktycznie, ale ja robię horyzontalne cięcia też wyprowadzać, więc nie, na razie wstrzymam. No ale w sumie i to, i buty, i zbroję, no mógłbym popróbować tutaj z tym zestawem, ale okej, okay, maska... Na zbroję już mnie nie stać, ale... Goodbye, modest. Właśnie, zobaczmy, czy...
Zmiana hełmu na maskę. A w sumie jeden hełm mogłem sprzedać jeszcze przy okazji. O ile to poprawi mój stan? Czy mogę teraz, o na przykład... Oj nie, 76%, zdecydowanie nie mogę. 67, już jak najbardziej... O, na kurde, mało brakuje, nie? Strasznie mało. Chyba, żebym użył na przykład, o... Tych? Nie, w sumie nie, będziemy kombinować. Skoro mogę wrzucić te rękawice, to je wrzućmy. I zamiast zbroi dezertera... Kurczę, no o wiele wzrasta tutaj równowaga, ale dobra, jak to wygląda? I może... A, znowu, kurde, nie tak. O, czyżby ten zestaw zaczynał nabierać jakiegoś nowego wymiaru? No, powiem wam, że wygląda całkiem. Tylko tam jest parę procent zmarnowanych, tu może było coś cięższego na głowę wrzucić. Ach, kurczę, a jednak nie. No 70,6. No chyba, że wrzucę wódźwig właśnie. I to delikatnie poprawi moją sytuację. Ej, dobra. Nad tym może się zastanowić, ale... A póki co właśnie, moment. Ale czy nie tak na przykład plus... No nie, no tutaj za dużo aż zjeżdża. Mamy coś lżejszego jeszcze. No chyba, że pójdziemy w pełen ciężar. No zobaczcie, czy on teraz nie wygląda całkiem spoko. Przez dłuższy czas ja biegałem z takim zestawem właśnie. To mogłem sobie na to pozwolić, bo miałem w udźwig naprawdę dużo wrzucone. No nie, no dobra, uderzmy w te. Plus najlżejsze... O! No nie, no dezertera, no to jest takie obsirupane, nie? I jakbym tu miał coś jeszcze lżejszego... A niestety nic lżejszego już nie mam. Więc nie, faktycznie, to będzie skrytobójca. Ciężkie rękawice i ciężkie nogawice już mamy za dużo, no nie wierzę. Czyli coś innego. No ale właśnie, co bardziej? Nie, chyba jednak rękawice. Na skórzane, bo te... Nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej konieczności. Okej, tak będzie wyglądał Zawisza. Do momentu, aż nie znajdziemy czegoś lepszego, bo nie będę mógł dźwigać po prostu więcej. Ale właśnie, jeszcze pielgrzym. Pielgrzym jest tutaj. I rozdaje darmowe levele, przypominam, ale nie. Choć przydałoby się teraz 5 dodatkowych poziomów. Ale dobra, wyjdź już ze mnie, co? Thank you dearly for this and assure you of my leal service. Aha, zabrzmiało naprawdę złowieszczo i to jest właśnie ta opcja teraz. Wydobądź prawdziwy potencjał, czyli po prostu level up, ale no właśnie, okupiony wysoką ceną. Więc zobaczmy, jakie ma zaklęcia. Magiczna broń. Wzmacnia broń w prawej ręce. Kurczę, to warto by było posiadać w swoim arsenale. Zamiast tego beznadziejnego leczenia. Ale 4,5 tysiąca, dużo. I w sumie tylko te zaklęcia ma i tylko tym może się teraz poszczycić, ale właśnie ma jeszcze ciężką strzałę, której już nie mogę użyć. Jeden w inteligencji brakuje. Nie, dobra, najpierw level, później będziemy się bawić w kupowanie. Powiedzmy, czy ten poziom... Kurczę, teraz pytanie, co jest mi bardziej potrzebne? Ulepszenie broni do magicznej, czy... What a sick joke. Nowy level. To seek the lords of Cinder. And return them to them. A ten wieczny pesymista, nie? Ale przynajmniej go to bawi, jego własne twórczostwo. A dobra, w sumie, właśnie moment, ulepszono uczy Gatana, to coś można naprawdę zrobić teraz. Coś fajnego, ale dobra, może inteligencja faktycznie, no i to zaklęcie, tylko to będę mógł. Teraz zmienić w swojej postaci, czy może siła? Nie, siła nie polepsza nic. No, a to jeszcze większe obrażenia uczy Gatany. No, chyba, że właśnie udźwig. Kit, dobra. Uchigatana została ulepszona, czyli jej obrażenia i tak wzrosły, więc nie ma sensu podwyższać jeszcze raz. Ale teraz może będę mu delikatnie zalawirować moim zestawem. Kurde, no. A może jakoś tu. Ej, no w sumie dobra. Już walić to, jak to wygląda. Mogę. Więc nie jest źle. Dobra, kit. Taki oto zestaw. Przynajmniej buty się błyszczą jakoś. Lecimy dalej.
Oj, tam to wygląda całkiem ciekawie. Ale co, czy ja czegoś nie mogę jeszcze tutaj zrobić, zanim polecę? Czy 4000 uzbieram na magiczną broń? Kurczę, no nie. Brakuje mi fragmentu kości, to boli! Kurde. Ale dobra, walący się most. Lecimy. Kolejny boss gdzieś tam się po prostu musi trafić. Kurczę, skąd ta mgła, ej? Dobra, bo ja w ogóle poszedłem tutaj, na samym początku. Czy miałem okazję szarpnąć za te drzwi? Ja z tej strony, czyli skrót, wiadomo. Znana mechanika. Ale dobra, gdzieś jest tutaj ten jeden. Kolej z wielką piłą, bo chyba to jest piła, tak? No i w sumie też wielką tarczą na plecach. Ej, dobra, nie wiem, czy dobrze idę. Można by się cofnąć i spróbować innych odnóg tam jeszcze, przeczesać dodatkowo. No i to będzie chyba najlepsze rozwiązanie w tej obecnej sytuacji. Dorobek dusz wcale nie taki duży. Więc nie ma strachu. No a ulepszony mieczyk działa. I to działa bardzo dobrze. Okej, dobra. Ej, ale też z drugiej strony... przydałby się żar. A jak odzyskać żar? No, chociażby pomagając komuś, kto jest w potrzebie. Czyli czemu by tak tutaj po prostu... koło tego ogniska... nie zostawić znaku. Może ktoś potrzebuje pomocy. No i 500... Ej, naprawdę poprawiło się dużo. A sprawdźmy to w boju jeszcze. No dobra, mniejsze obrażenia zadane mi. Ale w dalszym ciągu Ushigatana, kurde no... nie wyprowadza z równowagi. Szybkie cięcia ok, ale... wow, 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 co tam się stało? A, pierśnie się uaktywnił. Za mało zdrowia miałem. Nie, serio, no męczyłem się. I teraz się zacząłem zastanawiać, czy wolę więcej szybkich cięć, które mało zabierają i totalnie przeciwnicy no, są niewzruszeni, czy jedno, dwa mocne uderzenia, przeciwnik jest martwy, a poza tym w międzyczasie jeszcze lata, kurczę, jak gówno w galarecie. Czyli totalnie nie może utrzymać równowagi, no, no nie wiem, serio. No nie chciałbym znowu wrócić na znaną ścieżkę, bo miało być tak inaczej. Ale z drugiej strony, no jak tamta metoda działa, to czemu by nie? O, ej, tutaj by coś mogło być. Ale chyba taki sekrecik totalnie niepotrzebny. A może... nie, dobra, tam nic nie ma. Chyba, że nie, dobra. Ja wiem, że on tutaj strzela. Moment, ale z której? Z tamtej wieży, a. O kurde, dobra, no nie sądziłem, że to leci już w moją stronę. Tak od razu. Dobra, to prawie trafiło, nie, dobra, pozwólcie, że... oj, stop, on mnie może trafić, jeżeli... Moment, gdzie to się wbija? Bo on będzie teraz strzelał raz za razem, rozumiem, tak, czy nie? Nie, chyba nie, kurde, dobra, no to... na pewno sprint, ale może w nich trafi. No, nie obraziłbym się. No dobra, jednego mi zostawiłeś, dzięki za to. No ja. Yeah. Pchnięcie naprawdę jest zbyt wolno wyprowadzane nawet, można powiedzieć. No jakby on trafił, no. No tam się jeszcze jeden cel został. Pozwól, że będę obserwował. Ej, nie, połasił się na mnie bardziej. Czyli jednak chyba nie celuje. A jednak celuje w tubylców, dobra. Więc fajnie byłoby wypalił tą swoją strzałę. Aha, on jeszcze nawet wie, gdzie będę biegł. No to utrudnia sprawę. Ale, spokojnie. No śmieć, no aby wiedział, że śmieć, to nawet bym się nie fatygował w tamtym kierunku. Cholera. Ciężko będzie dobiec gdziekolwiek. Już mówię wam od razu. Zwłaszcza będę teraz zbierał niknące dusze. Dobra, dobra, spokojnie, tam jest dużo przedmiotów, ale on cały czas strzela, przypominam. Poza tym może teraz się uda przyzwać mnie na jako upiora gdzieś do innego świata, no nawet tu? Kurde, dobra, ale udało się. Tym razem chyba serwery poprawiły swoje działanie. Zobaczymy, uda się komuś pomóc, ale już odzyskałem żar, mogłem go po prostu użyć. Ale tu większa ekipa, widzę. No hello, hello, właśnie nie wiem skąd się bierze te rzeczy. Ukłonik kurtuazyjny. I lecimy dalej.
No ale w sumie maska skrytobójcy, czy tam maska złodzieja teraz bardziej, ale bardziej wygląda jak ninja, plus jeszcze katana, no zaczyna się robić tematycznie, tylko tarcza nie pasuje zupełnie. Ile resursów? Dwa, tak jak mówiłem. A, prawie. Ale gangbang! Oj, tylko to kurde trafił mnie, no. Ej, ale ten rycerzyk, który nas wezwał, Żagiew Żaru, o imieniu Shiva. Żagiew Żaru to po prostu znaczy, że nas przyzwał tutaj, że on jest hostem tej gry. Nie wiem, nie ma sensu aż tak się turlać, chyba koleś. O, właśnie. I teraz może jakiś sprincik. W tym kierunku. No, powiedział sobie miejsce. Wypadałoby tam się jakoś dostać do środka. No i też właśnie o to chodziło. Dobra, ale gdzie jest host? A, tu jeszcze biegnie ktoś niecny. Nie wiem, czy chcę walczyć w takim środowisku, gdzie w każdym momencie mogę dostać strzałę w plecy. Ładnie mnie sparował. Przynajmniej chciał. A co, czy to był jakiś przedmiot do podniesienia? Czy mi się wydawało? Nie, dobra, trzeba z gościa rozwalić. On tu będzie najbardziej przeszkadzał. No, ale może to w ten sposób zrobić też. To zawsze utrudnia. Trzeba po prostu w dowolnym momencie uważać, żeby nie dostać takiego strzału w plecy właśnie. Nie, najbardziej upierdliwa z rzeczy. Jakich można doświadczyć. O! Dał radę. No to lutujemy. Zmasowany atak na dystans. No nie, tego nie odbijesz. Po prostu nie ma opcji. A ja sobie lubię czasami poczarować. Delikatnie. Dobra, jeszcze jedna, będę musiał uzupełnić. Ale oj, nie mam popielnej. Szkoda. I co teraz? A i teraz on zaczyna. Dobra, no próbuj. Za mnie chcę do ciebie wskakiwać. Ale zawsze mogę się pokusić o takie coś. Bardzo odważnie. Albo mogę po prostu popatrzeć i sobie polecić troszeczkę dalej. Nie, dobra, i tak przedmioty, jeżeli jakiekolwiek tam były, to już nie dla mnie. Ej, dobra, wiecie co, serio, lutujcie w niego, ja tam pójdę, bo już mi się skończyły możliwości. No, koleś, jeden na jeden. Tu jest ja wspomagany wszystkimi moimi kompanami. I do tego Estusy jeszcze, no. No i tak to się... Ej, tak to się jeszcze nie kończy. Ale zaraz może. I spieprzył, nie wierzę. Wypędziłem go. I może... A, liczyłem, że jeszcze go wykończę, ale nie. Zrobiła to Żagiew Żaru za nas. Ale jakieś dodatkowe rzeczy jak najbardziej wpadły. Ej, nie było ich chyba aż tak dużo, jak sądziłem. Widziałem 130. To naprawdę za mało. Na taką walkę. W takim stylu. Ja, dobra, może styl jakoś nie był jakiś bajeczny, ale nie było też źle. Dobra, nie wiem, po co przeczesuję razem z nim. Chyba, że dlatego. Ujujujujuj. Dobra, czyli należy pamiętać, jak u siebie się tam zbliżę, to w tamtym miejscu zlatuję z sufitu. Czy tam z dachu tak właściwie. Jeden przeciwnik jeszcze dodatkowo. Dobra, okej, okay, no to chyba możemy iść dalej. On tam cały czas jest na tej wieży. Jest, no to czemu nie strzela? Może właśnie zaraz będzie próbował. Idziecie? Idziecie, dobra. Ja jeszcze dwa estusy cały czas. Jakby co? Tutaj różne wiadomości, wszelakie treści. A, no tak. Dobra. Czyli co? Jeszcze zobaczymy z bossem, tylko nie w naszym przejściu, tylko w cudzym, ale no, odzyskam dzięki temu żar, jeżeli uda się wygrać tą walkę. Dobra, nie wiem co zrobił, ale...
No zaraz się przekonamy, czy będzie walczył z bossem, czy... A nie, idzie tutaj, do drzwi. Nie wiem, czym to miało służyć. Ale dobra, skoro otwarte, to chodźmy zawalczyć może, co? No z chęcią bym pokazał w odcinku jeszcze, w tym odcinku, bossa. No patrzcie, jaki usłuchany, no. I poleciał. Teraz się nie ma co denerwować, bo z tego co pamiętam, on musi dobiec do końca, do krańca samego tej areny, żeby walka z bossem się uruchomiła, więc jeszcze nie możemy tutaj wejść. Spokojnie, o, ale właśnie. Jak, moment, on dopiero wraca do swojego świata? O, teraz możemy przystąpić. A nie, dopiero teraz? Wydawało mi się, że wcześniej go już rozwaliliśmy. Tamtego tęczowego. Ale tak czy inaczej, toczony przez klątwę drzewiec. Czyli drzewo sunące na dupie, mówiąc kolokwialnie. Ja, oczywiście skupmy się na drzewku. Dobra, może nie, ten głuchy dźwięk. Ojej, też wypadałoby się nimi zająć. I w sumie owocami, jakie spuszcza z góry, kurde. Au. Ale chyba znalazł metodę właśnie. Atakować go w jaja. W sensie tutaj. O, uwaga, będzie siada. Jeszcze z jakimś plaskiem, no nie, no. Obrzydliwe. Ale zasięg ma kiepskie na swoje rozmiary, no może miałby większe, jakby wstał, no ale... Jest toczony przez klątwę hemoroidów najwidoczniej. I stąd to siedzenie. No, okej, to było ładne. Ale ich tutaj nie wiem, czy się pojawiają i będą pojawiać wciąż, czy nie. No dobra, dwa estusy. O, co on robi? Co on robi? No, na szczęście nie zabił, ale... No, to zaraz będzie blisko. No ale parę z tych cięć już powinno wejść dawno. O kurde, dobra. To się może źle skończy. Ja, czy tutaj się jeszcze bawią z nimi? Czy to tylko ja? Nie, ale wiem, że jak wyeliminujemy wszystkich... Nie, oni tam spadają w kółku, tu jeszcze jeden zleciał. Dobra, nie, to nie, drzewko przede wszystkim. Trzeba się skupić na drzewcu. Ale więc nie tylko ja mam taki pomysł, żeby obiegać go tak długo, póki on nie odsłoni swoich jaj. O, ale chyba właśnie odsłonił za bardzo. Komuś tu coś pękło. Ale z ciosem. Ej, nie zginąłem. Oj, kolejne jajka, dobra. To już bardzo dobrze wiemy, co teraz robimy. Odsuwamy się. Tak daleko, jak tylko można. O, flax odpadł. Ale cały czas jest żagiel w żaru z nami. Zapalające bomby, no. Można ich użyć. Ale mnie trafił bezczelnie. Ja się już nie mogę ani uleczyć, ani nic, więc jeżeli chcę odzyskać żar i zdobyć duszyczki, no to muszę uważać teraz. Bo atak obszarowy. Oj, ale czy w tą maść mogę wejść? Wiem, że bym nie chciał, ale czy mogę? Ja podejrzewam niestety, że nie. Że to by się skończyło zgonem. Ale ale teraz może już jakiś atak wreszcie. No, daj się zbliżyć. Dobra, jeden, tylko jeden. Dobra, może dwa. I w nogi! No nie no, teraz jakbym miał anatomię człowieka, to odsłoniłby, no... swoją jaskinię, powiedzmy. Aha, dobra, skupił się na mnie. No siwa, możesz atakować od przodu teraz. Nabiegać. Ma na pewno mało zdrowia, chciałbym to przeżyć. A teraz się nawet do niego nie zbliżę, no. Chyba, że rzucając. I ciągle spalił jakoś. Ale bomby niestety nie działają. No kurde! No ale dobra, wiemy gdzie idziemy, kochani. Ale to w następnym odcinku, ja w tym momencie już skończę. Niefortunna śmierć, kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!